No cześć, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 4 Trust and Dead. Nie wiem jak długi będzie ten odcinek, bo już nie mam zbyt wiele czasu, no ale coś tam spróbuję jeszcze z tej gry nagrać dzisiaj. Lecz ja sobie... Słuchajcie, pojedziemy sobie do tego wschodnia. Do tego faceta, zobaczymy co on będzie chciał. Zrobimy jedną sobie z tych misji. Ja ten odcinek wrzucę jutro, ponieważ dopiero co nagrywałem komentowanie Severa TK i to bym je sobie wrzucił dzisiaj. A ten odcinek z Trust and Dead, jeśli oczywiście nagle tutaj nikt mi nie przyjdzie, no to ja sobie ten odcinek wrzucę jutro. Zrobię po prostu na jutro coś było, to jest nagrane. Wrzucone właściwie, a nie nagrane. No i taki mam ogólnie plan. No jeśli chodzi tutaj o moje sery, no to nagrywam na chwilę bardzo Heavy Raina. Splatam oczywiście Heavy Raina z Trust and Dead, choć teraz faktycznie dość często nagrywam Heavy Raina i tego Trust and Dead nie było, więc wracam już myślę do tej seryjny, ale też myślę, dalej będę oczywiście kontynuował Heavy Raina, nie zrobię sobie dłużej przerwy o tej serii, bo naprawdę jestem teraz wciągnięty ogólnie w tą grę. Się wciągnąłem w tą grę, mimo tego, że TGZ jest jedna z najgorszych damskich postaci, której stale nienawidzę. Ale spokojnie, na szczęście gra nie zmusza mnie do tego, żebym tą postać utrzymywał w pozycji mocna w TGZ, no bo Heavy Raina to jest gra, w której można poszczególne postacie uśmiercić, więc to ja wiadomo, mam zamiast kierysokać, gdy tylko będę mógł, to... No to Madison nie skończy dobrze, bo jej nienawidzę i nienawidzę jej nie bez powodu. Zresztą, no jak jej nienawidzę, to ja przede wszystkim wyjaśnię w moim lore wideo na jej temat, który się pojawi wkrótce. Na chwilę powiedzmy trochę sobie zrobię przerwy od lore wideo, ponieważ kolejne lore wideo chcę zrobić o Madison i lore wideo o Madison się pojawi wtedy, gdy zakończę już serię z Heavy Raina. Również mam w planach zrobić od razu drugą serię z Heavy Raina. Tyle, że ta druga seria z Heavy Raina będzie polegać na tym, że będziemy grać na najtrudniejszym poziomie trudności, taką intro, będziemy grać na najtrudniejszym poziomie trudności. No i zobaczymy jak sobie poradzę na tym najtrudniejszym poziomie. Będę wtedy dążył do tego, żeby wszyscy przeżyli. Nawet na Madison, wtedy będę dążył do tego, żeby ta sama przeżyła. No i zobaczymy co mi się to uda. Zobaczymy jakie ogólnie zagłoszenie uda mi się osiągnąć na tym najwyższym poziomie trudności. Mam nadzieję, że mimo wszystko tego najgorszego zagłoszenia nie będę mieć. No ale to sobie pokażę. Nie za chwilę, bo to takie mam plany i... Głupi zech musiał mi wjechać pod motocykl. No no po prostu skandal borealiński, no. Co to miało teraz w tym momencie być? Dona, a ty niby jesteś takim dobrym motocyklistą, no to tam go tak spadłeś z tym motocykla. Nawet jakoś bardzo w to auto nie walnąłem, a i tak spadł. Nie wiem, od czego to zalez. Już mieliśmy mocniejsze wypadki. Jakoś nie spadł z motocykla, a teraz jakoś spadł. No dobra, mi za z tym. Trochę życia straciliśmy, ale nie jest jakoś bardzo źle. Zjemy póki co. Ten widzę ząbka naprawia. Ząbek się zepsuł. Dobra. Dobra, za bardzo to jest... Ta jak to się mówi, no? No to jest ta... No to jest ten budynek prawnicy, gdzie byliśmy jako Niko. Who are you? Dave! Dave Grossman! I'm a friend of Billy's. We met at the clubhouse. Friend of Billy's, huh? Well, good luck with that. Well, hey, I haven't seen him for a long time. But hey, hold on, man. I need a favor. What? What am I, the Midlife Crisis Association? Oh, look, I'm desperate, man. Take my watch, take my fleece, take anything, man. I'm fucking desperate. I'm dying here. Why is that? I'm being blackmailed by my secretary. She's saying I touched her. And I didn't do anything. She ruined my life. I didn't do anything. That's unlucky, man. Look, it'll break my daughter's heart. She's saying... that I looked at her tits. Because I did that, I suppressed her. She is a fucking moron. But my wife is not a kind woman. Serio, naprawdę? Whiff at this. One whiff and she'll rip my life to shreds. I'm a lawyer and I'm getting ass raped by the law. Can you imagine what that feels like? Mercifully not. Look, all I need for you is to intimidate her lawyer. Just make him get her to back down, man. So you want me to go put the fear of the Lord in a lawyer? And you're gonna pay me for it? Shit, Dave, why didn't you say so in the first place? Solid, man. Ale serio, ona chce wynieść przeciwko niemu sprawę tylko dlatego, bo się popatrzył na jej cyski. No serio, naprawdę. No co ja też gdybym był kobietą, wiadomo. No to nie czułbym się komfortowo z tym. Za jakiś facet mi się popatrzył na cyski, no ale nie. No ale nie robiłabym z tego takiej afery, no kurde! Dobra, to pomożemy mu oczywiście. I tak trzeba to zrobić, żeby to 100% mieć.
Dobra, słuchajcie, 5 minut mamy odcinka, więc ja wzmocnę tą muzykę pod głośnie znowu. Mój teraz myślę, nie będzie mnie zagłuszać, no i lecimy. Dobra, no to mamy go na trasę, no to myślę, że załamam po prostu jego furę i będzie dobrze. Tylko właśnie na trasę, chyba mam go nie zabijać. Mam nadzieję, że przypadkiem go nie zabija. No właśnie. Ta broń jest za mocna niestety i to jest problem, ta broń jest za mocna. Tego nie pomyślałem. Z mojego auta nie rozwalać. No dobra, no to mamy faila. Niefortunnego. No to spróbujemy jeszcze raz. Ja teraz spróbujemy to zrobić, na co jeszcze. Ta misja nie zniknęła i można ją oczywiście dalej wykonywać. No właśnie, tylko kurde mam problem, bo nie mam tą broni na tym motocyklu. Niestety nie mam jak zmieniać broni na motocyklu, ponieważ niestety mam taki problem, że w tych dodatkach, gdy ja wciskam przycisk odpowiedzialny za zmianę broni, no to niestety gra się... No za chwilę, może to się robi innym przyciskiem, a niekoniecznie myszą. A kurczę, okej, dobra. Kurczę, zmienia broń, okej. Ja bym cały czas myślałem, że się zmienia broń podobnie jak się zmienia radio, a to się robi cool. A to spoko w takim razie, dobra, to zrobimy to bez problemu już teraz. No kurde, ja wcześniej o tym nie pomyślałem. Gubia. Dobra, no teraz powinno pójść o wiele lepiej. Wystarczy, po prostu odstrzelamy jego auto tą bronią i powinno być dobrze. Tylko stronie sobie nie zniszczyć faktycznie tego jego auta, no i teraz sobie nie zabić. Okej, porozmawiaj. You better have a good lawyer, pal. Yeah? Well, in my books, the only good lawyer is a dead one. Okay? Put the brakes on your case against Dave Grossman or you'll be one good fucking lawyer, dude. Okay. I know when I'm beat, okay? Chill out, will ya? No lepiej, żebyś wiedział. Dobra, więc to sobie wykonaliśmy. No to co, słuchajcie, chyba pojedziemy do Elizabety. Nie lubię jej ogólnie, więc zobaczę, będzie mieć zgowie i misję. Ona też ma te misje trochę trudne. No ale mam nadzieję, że uda się przynajmniej jedną z nich wykonać w tym odcinku, bo znowu jakoś do stosu nie mam. I to odcinek chyba jakiś bardzo długi nie będzie. Znaczy kurde, nie wiem, no trochę mnie kłóci, żeby to przynajmniej co jest mu, no to odcinek nagrać, ale z drugiej strony się pojedę, że nie za nie znam za. Ja też już nie chcę jej nigdzie wysyłać! No nie, tylko nie to! No dobrze, że ona jeszcze nie spadza, bo to przykro. Chyba policja musiała się tutaj... wtrącić, wpierdzielić na drogę. Nie chcę już tutaj ogólnie jej wysyłać nigdzie, bo jest zimno. Jest zimno i jest dość ciemno już teraz ogólnie. Więc no... w takiej sytuacji jestem, że ewentualnie to odcinek trochę krótszy zrobię. No kurde, głupia policja, no. Nie odpuści. A tam hot dog był. Do zjedzenia, nic nie zjem go teraz. Próbuję teraz, żeby te moje odcinki, które... te moje serie, które ja robię, to... żeby one się pojawiały w miarę regularnie. Żeby nie było takie, jak ci na przykład takich serii nie będzie przez... wiek czasu. Jak to było z rosnańskimi spojrzeniami na gry. No oczywiście, nie zjem hot doga, bo nie ma sprzedawcy, no kurde. Zaraz sobie robicie. Dopiero co go nie było. Co, on ma moce księżniczki Liny? Że się potrafi teleportować? Dopiero co go tu nie było. Chyba krewniaka księżniczki Liny znalazłem, tak mi się wydaje. Zostawcie mój motocykl! Kurde, nie ma na chwilę motocykla zostawić, bo od razu z nim jadą. Zajęzają go, w ogóle tutaj nie są moje motocykli w tym mieście. Skandal, po prostu skandal. Ja to zgłoszę do... a... nimi straci. Samochodowej.
To jest nienormalne, żeby tak się zakupywać na drogach. Zobaczymy, czy Johnny dostał jakiegoś maila. Jakąś wiadomość. A co jest tam ciekawe? Może coś jest ciekawego, co moglibyśmy sprawdzić. Trzy wiadomości, no proszę. Dobra, znowu jakiś spam. Znowu spam. Dobra. Johnny, stary, no to doszło do tego. Właściwie powiedziałem, że to była jedna wielka bzdura. Dobra, zostałem z tobą. Gdybym nie był na tym wózku, to zabiłbym tych zdrajców sam. Nie są ludzkimi zatami. I braćmi też nie. Są zwrolami. Prawdziwymi zwrolami. Masz moje twoje błogosławieństwo. Zrób to, co trzeba zrobić. Bądź bezpieczny, Angus. Dobra, on jest dla nas dobry, więc podpiszmy mu pozytywnie. Dobra. No to jedziemy do tej Elizabeth na trasy. Nie lubię, bo to jest taka kolejna chłopczyca, jest w dodatku. To jest coś, czego też tak łatwo Rockstarowi nie daruje. I naprawdę, lepiej żeby ta ich Lucia w GTA 6 naprawdę była kobieta postać, bo naprawdę, jeśli Lucia będzie jakąś chłopczycą, i której w ogóle nie będzie można zakładać sukienek, malować jej paznokci, też zmieniać jej fryzur, i mam nadzieję, że jak będzie można zmieniać jej fryzury, to są jakieś długie fryzury. Ja bym z chęciem ogólnie, gdybym kiedyś zagrał w GTA 6, to by Lucia sfarbował na fioletowo najlepiej. Ja bardzo lubię fioletowy kolor włosów w dziewczyn. Jest przepiękny. W sumie zielony też jest ładny, biorąc pod uwagę, jak piękna jest lina. Ale dobra, dojechaliśmy już do tej Elizabety. Ja jestem oczywiście kogoś musiałem zabić po drodze, dobra. No to zobaczmy, jak ona chce. No nie lubię jej strasznie. To już to miejmy z głowy. I'm sorry about Andreas here. It's impossible to find good help in this city. Don't worry about it. Hey, yo. What up, Johnny boy? What up? Talk to your girl. Let's make it happen. To nie jest moja dziewczyna. Nigdy nie była i nigdy nie będzie. Those bikers got down with people like Mark here. Then with their sports bike, you with your choppers. And looking at the two of you, it don't make no sense to me. It's a crazy city. Well, this is crazy times, Liz. There's a recession going on. And in this troubling economic climate, you gotta make compromises. Malkier is my compromise. Hey, yo, fuck you, clown. You can compromise these nuts. Shit. Give me some. These ain't probably dimes for us. Yeah. People always gonna want what we got to sell. They're gonna want even more products when they lose their jobs and ain't got nothing else. Okay, I guess all we gotta worry about is the cops taking us down there. True that, cat. Hey, yo, E, let them know what it is. You gotta take some thieving, snitching motherfuckers and show them I'm a bitch. But I ain't they fucking bitch, okay? They bribed the guard on the Eastboro Bridge to let them through without checking their loan, right? You guys is gonna go down there and tear them apart. Oczywiście, tata się robią, pracują, a chłopczyca siedzi w miejscu i wydaje rozkazy. Okay, ma. Avanza, cabrone. Let's go. Trame una criada, Andreas! Watch your mouth, son. Make yourself useful and clean this shit up! Okay, okay, but you know what? I'm gonna need some rubber gloves. I'm gonna be honest, okay? Because I got... Co to ma być? Na porę Alice, dajcie spokój, to jest tragedia jakaś. Jim, czego chce Jim? Aha, dobra, co można by ich wezwać? Kowalić ptańca, to będę mógł zrobić już w trakcie misji. She's just one cold female, and I don't want her thinking I'm a bitch. Then I guess you got to prove yourself. No pressure, man. Go fuck yourself, Johnny. No ta Elizabeth nie lubię, to jest taka kurde. Ona jest taka feministka teraz. Nie lubię takich naprawdę. Mogliby z... Sandy naprawdę była spoko gangsterką. No Sandy naprawdę była fajna w Saints Row. Lubię Sandy. To jest takie kobiety nie mogli dać do GTA. Rockstar. Oby ta Lucia naprawdę była fajna, bo jak nie będzie, to naprawdę Rockstar nie daruje wam tego. Nie wybaczę wam tego.
about? What's the problem? Hey, we're kind of in a rush here, okay? Listen to me, man. You gotta get out of the way. You're holding up traffic. What's the problem here? Okay. Hey, would you just let us through? Look, you don't got exact change. You're not going through. Those are the rules. I don't make them, but I stick to them. So just turn around and head back to Duke's. Look, I'll come back with all the exact change that you need, all right? Just let us through, please. You gonna pay my bills and put food on the table? Turn around now! Hey, look, I got some change right here. Come on, let's get this shit moving. All right, this one's on us. Now move your ass. Thanks, guys. Doing great, honey. Mój to tak bardzo nie obchodzi go to, że w tym momencie ktoś tutaj dokonuje napadu na tą stację brakową. Dobra, no to czekamy na jakieś aniołki śmierci oczywiście. Oni naprawdę nas nie zauważą, serio. Serio, oni nas nie widzą tutaj, naprawdę. Dobra, myślałem, że mam ich zaatakować, ale chyba nie. To są ci. No to lecimy. Znowu z aniołami śmierci będziemy walczyć. No to chyba mój był. Dobra, chwila. Tutaj się strzelają. Chwila. Może kto by będzie użyć? Pięknie. Dobra, chwila, bo jest strasznie głośno tutaj. Kto jest? Okej, to są ci źli. Kurde. Ciężko jest, bo to naprawdę... Od każdej strony atakują. To nie chcę spadkowo zabić swojego. Dobra. Ci zabici. No to już chyba wszyscy. To jest za policją oczywiście. Dobra. Mark siadaj, no i uciekamy stąd. Okej, zgub policja, tylko jedno gwiazdko. Nie jest źle. Chyba sobie damy radę ogólnie z policją. Ale wiecie co, na tej misji chyba zakończymy odcinek, bo naprawdę... Ja nie chcę do tego odcinka nagrywać, bo się boję, że nie zdążę. Sorki za to, ten odcinek będzie krótszy niż inne, ale po prostu... Ja chcę ten odcinek dzisiaj nagrać, wrzucić go jutro. A niestety już nie mam więcej czasu. No ale w takim przypadku obiecuję, że kolejny odcinek, który nagram, to znowu będzie teraz oddać. Dresses or do pinky finger shakes or anything like that, so I ain't sure what that makes us. We're adults here, Malcolm. Allegedly, Johnny boy, allegedly. So let's not let this descend into an argument about the merits of good American machinery versus foreign plastic fantastic crap. Or why you guys look like rejects from a bondage club. Or why you guys dress like the Republican Space Rangers. Ouch! Anyway, what I'm asking is,
What's the deal with this music you put out and the branded clothing and shit? Just part of our vibe, man. Roll with it. The vibe? Yeah, man. The vibe. It's how we do. You know, we're a complete subculture. Like you guys used to be back in about, what, 63 or something? Completely fucking lost, if you ask me. We've still got heart, man. The lost MC are still here. We just don't get on MeTV and scream about it. Yeah, sure you are. Whatever you say, Johnny boy. Co za moment, to jest naprawdę pusta niemalka. Bardziej wola i motocykla. Woo! Well now, that's a fine little nest egg to get us through a low point in these here global markets, baby. Sure, Malp. I'm just hoping you, me and Liz can stay out of jail long enough to enjoy it later on. No to dobrze się składa, że teraz skończymy, bo... Tak jest, jak akurat składa, że ta Elizabeth zostały jeszcze dwie misje, więc w kolejnym odcinku byśmy sobie te dwie misje wykonali. To są dłuższe misje, więc... Właśnie ten kolejny myślę, że spokojnie będzie dłuższy. Johnny, did you get rid of that stupid bike of yours that drive my van for me? Yeah, I did, and it handled like a piece of shit. I dumped it in the lockup you mentioned, if you're interested. Not in the van, baby. But maybe I can do it in what's in the back of it. Dobra, ja muszę mam już głowę na chwilę obecną. Ja poproszę broń. A to właśnie mi tylko kamizelkę głównie kupię. Terry, your services are required, bro. Can we meet up? I got you, bro. I'll be in the area soon. No, w zasadzie tym razem nie ma z nim problemu. Dobra, gdzie mam pojechać tutaj? Pod bokon oczywiście. No, w zasadzie z Terry mnie to trochę spoko sprawa, że on się pojawia bardzo blisko naszej lokalizacji. Chyba jest nawet w tym miejscu. Kupowaliśmy od niego wcześniej broń, kamizelka. Co jest, co ty chcesz? O, Roman. Do Romana to jest, to idziemy. Catching a look at this arsenal is gonna put a smile on your face, man. Feast your eyes on this. Terry, man, you're cool. Dobra, kupimy oczywiście kamizelkę. No co jest co? Tą broń, bazookę jest co można wykupić, bo się zmarnowała. No i mamy to! To jest nasza nowa broń, to jest spokojny bardziej. Okej, okay, no to w sumie będzie już tyle, dobra, starczy. Dobra, mam proste bomby. Może się do czegoś przydadzą. No co, może jeszcze pojedziemy do domu, więc zasię bazy kryjówki, no i... Obecuję, postaram się, żeby w sumie to nie w niedzielę, bo jutro nie będę miał jak nagrać. Jutro na co odcinka nie będzie, no chyba, że... Nagle będę miał taką możliwość, ale... Znaczy nie, no, to macie tylko co jutro, co teraz gadam. Chwila. Ja jutro nic nie nagram, bo nie będę miał możliwości, ale wy to odcinek dostaniecie jutro, ja to nagrałem w piątek. Ale ja mam wrócę w sobotę, czyli jutro właśnie. No, dzisiaj dostaniecie odcinek z Evrath Kai, komentuję kolejny odcinek u mnie, Evrath Kai. Więc dobra, jutro dostaniecie właśnie ten odcinek. No i w niedzielę, jeśli będę miał czas, mam nadzieję, że będę miał, no to... No teraz sobie jeszcze nagram znowu do Last and Dead. Bo wiadomo, teraz u mnie dość często śmiało High Rain, więc teraz dwa odcinki z Zendu z Last and Dead byłby jak najbardziej spoko. Więc nagram od razu do Last and Dead w niedzielę, jak będę miał okazję. No i ten odcinek już obiecuję, że kolejny w sensie będzie o wiele dłuższy. Zakończymy sobie na pewno z takimi się te Elizabety, które nam dostały. No i może to się co zrobimy dla Gina? Dobra, okej. Okay. Wyrobiłem się na sensie bez wywrotki. Z drugiej strony, to jest ona niepraca, no ale nie chcę ryzykować, bo może zaraz wrócić za 10 minut. Nie wyrobiłbym się z kolejną misją, więc... Zabieram motocykl do kryjówki i sobie faktycznie odcinek zakończymy. Więc naprawdę zbliżamy się powoli do końca gry, zresztą statystyki głośno o tym mówią, bo mamy 72%, więc naprawdę do końca gry się zbliżamy, naprawdę już niewiele na tych misji zostało. No i właściwie jest tylko i wyłącznie stanowa fabuła, no i ci spadkowi wschodnie jest... Będziemy mieli tutaj, teraz spoileruję, że jest dwa razy spotkamy Malka, jako spadkowego wschodnia, no i zrobimy sobie dwie misje dla niego. A tak poza tym to jest co stała fabuła, no i będzie koniec, jeśli chodzi o ten dodatek. No i potem od razu oczywiście zabieram się za serię z GTA 4D Palat of Game Flotar. No tak odrobinę dłuższe, ale też myślę, że około 30 odcinków z tego dodatku będzie. Łącznie.
No i myślę o tym, żeby wrócić do Lapis Trends w swoim czasie być może. Naprawdę nienawidzę. Nie tracę tej gry nienawidzę, bo bez przesady. Ta gra ma swoje zalety i plusy. Ale za no właśnie, Max jest tak okropną postacią, no ale planuję do tej serii wrócić, żeby tym razem trochę poważnie to skomentować. No i również żeby bardziej wytłumaczyć to w trakcie trwania tej serii, dlaczego Max jest taka zła. Wiem, że to tłumaczyłem niejednokrotnie, no ale to jest mimo wszystko, no rozumiem, że jest raz w nagrać. Choć wiadomo, no będę się na pewno wkurzał. Zresztą pobieranie tej gry zajmuje długi czas. No ale... Seria myślę, że się pojawi mimo wszystko. Więc tak jak mówię, no wróciłem sobie do tego oglądania Wingstes i naprawdę muszę powiedzieć, co fajnie mi się oglądało. Z żadnych stron już na pewno tak kolorowo nie będzie. To bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że Wings faktycznie są lepsze. O wiele lepsze. Bo naprawdę Life is Strange się stosuje na co. Ale dobra, ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle. Na razie.